Po przerwie wznowił działalność Salon Artystyczny Anny Jakubowskiej. W galerii zlokalizowanej w prywatnym domu przy ulicy Makowej w Łomży dzięki staraniom właścicielki realizowane są różnorodne przedsięwzięcia artystyczne. Najnowsze to prezentacja grafiki Romana Sustowa. Białoruski artysta inspiracje do swoich prac czerpie głównie z opowiadań i baśni. Literacki, gdzie zaczął działać, bo przyjechał teatr do Łomży. Jest festiwal teatralny Walizka, w związku z tym należałoby chyba też jakoś wziąć w tym udział. I dlatego zaprosiłam do Salonu Literackiego artystę o międzynarodowym już nazwisku. Nazywa się Roman Sustow. Pochodzi z Mińska, z Białorusi. Jest grafikiem i jego prace prezentowane są w wielu miejscach na świecie, między innymi też w Polsce. W Polsce zdobywa nagrody międzynarodowe. Jest bardzo młodym, ale szalenie pracowitym i bardzo utalentowanym artystą. Ja myślę, że za chwilę Państwo w telewizji Narew zobaczycie te piękne prace i będziecie mogli sami naocznie się przekonać, jak bardzo precyzyjnie i wspaniale. Także w Polsce i na rodzinnej Białorusi.